Poniżej przedstawiono wykres funkcji g. Ile wynosi wartość g od 7? Więc tak, tu mamy wykres tej funkcji g. Właściwie ten wykres to jest definicja tej funkcji, prawda? No i co? I chcemy obliczyć g od 7, czyli co? Czyli na tej osi mamy wartości argumentów, a na tej osi mamy zaznaczone wartości funkcji. Czyli żeby wiedzieć, ile jest g od 7, to musimy na osi poziomej odszukać 7 i pojechać w górę aż do przecięcia z wykresem. No i widzimy, że dochodzimy do czwórki, czyli g od 7 jest 4. I musimy to wpisać tutaj. 4 i sprawdźmy sobie odpowiedź. Wspaniale. I jak zwykle zachęcam Was do samodzielnego rozwiązywania zadań na naszym portalu.